Hej, hej, witajcie moi kochani. Dzisiaj znowu pogramy sobie w Brawl Stars. I tym razem może najpierw zamiast od razu odpalać grę, zobaczymy sobie co mamy tutaj do odebrania. W Lidze Pucharów mamy do odebrania bardzo dobrą nagrodę dosyć, bo mamy do odebrania aż 100 punktów mocy, które możemy zużyć na ulepszenie sobie jakiegoś zadymiarza. Ale najpierw może zobaczmy jakiego zadymiarza chcielibyśmy sobie ulepszyć. I w pierwszej kolejności spojrzę sobie może na Belę, ponieważ miałem takie właśnie przeczucie i z tego co widzę dobre, że Belę można ulepszyć tutaj. I właśnie to teraz zrobimy. Ulepszymy sobie Belę i biorąc pod uwagę, że już ją sobie możemy znowu ulepszyć, to sobie ją ulepszymy, bo mamy bardzo dużo golda, którego możemy oczywiście wydać na ulepszenie. A zawsze warto ulepszyć, a jak sobie ulepszymy, to poczekajcie. No na razie zadajemy dosyć dużo. Okej. Weźmiemy ją sobie, choć wiecie co, może jednak nie, może jednak wykonajmy te zadania. Najpierw może wykonajmy te zadania i weźmy sobie tego. Jeszcze zobaczmy, może jest coś w związku z tym trybem do włączenia. Tylko chwilę. Internet jest włączony, a nagrywanie również jest włączone. Dobra. A na pewno. Dobra, okej. Zobaczmy sobie przede wszystkim, co nam się przyda. Bardzo chętnie bym zagrał solo Edgarem na starciu, tylko problem w zagraniu solo na starciu jest taki, że to nie jest mapa do solo starć. To też nie jest mapa do solo starć. Choć może, wiecie co, może. Możemy spróbować, ale nic nie obiecuję. Mi się wydaje, że ta mapa to nie jest generalnie dobra mapa do solo starć. No ale dobra, możemy spróbować, zobaczymy, może jednak się mylę. Choć mam no jednak przeczucie, że Edgar na tę mapę to nie jest dobry wybór. Ale mam wrażenie, że chyba znerfili Edgara, bo kiedyś on jak skakał, to był mocarny. A teraz widzę, że jak skacze, to taki średni jest. No, kombinuję jak mnie tu chlasnąć, ale nie wierzę. O ty kurna, chamy. No i co? No i myślałeś, że mnie rozwalisz. No, trochę się przeliczyłeś. Pewnie gdybyś nie podszedł na odległość jakichś 2 mm, to by ci się udało. No ale jak ty podchodzisz do mnie na 2 mm, to się nie dziw człowieku, że kurde padasz od razu na 2 strzały. Choć i tak powiem szczerze, że to jest znerfiony chyba Edgar trochę. Musiał przejść trochę, bo kiedyś to jak on skakał, to już nie było odwrotu. Kiedyś jak Edgar skakał, to jak już do ciebie doleciał, to już był amen w pacierzu. Już nie było opcji, żebyście przeżyli. A teraz to i tak jest w miarę. Czekajcie, czy ktoś tu stoi? Właśnie bałem się, że ktoś tu stoi, ale z tego co widzę, na szczęście nikt tu nie stał. Dobra, ale za to musimy uważać tutaj. Bo z tego co wnioskuję, po tym co tam stoi, tego wzmacniacza, to pewnie 8-bitowiec został. Bo 8-bitowiec został rozwalony. Nie, czyli 8-bitowiec został. No to wychodzi. Co my chcemy zrobić? Na pewno poczekamy, aż on tu przyjdzie. I w momencie, kiedy on tu będzie przychodził, to my go walniemy. On będzie chciał nas walnąć. Czekajcie, czy. Zawiesiłem się, czy on zrobił, czy on sam się. Czego on oczekiwał, przepraszam bardzo, w tym starciu? Tak trochę nie rozumiem jego. Aha, okej. Nie, żeby mi to przeszkadzało, tylko po prostu zastanawiam się, co tu się stało. Wiecie co, może nie, inaczej. Może inaczej. Pójdźmy na zadymę. Dobra, przyjdę. O, poczekajcie, bo nowe tryby. O, jest ten payload, o którym mówiłem. W sensie ładunek. Tylko zobaczmy, jaki to jest w ogóle ładunek. Czy my możemy tu walczyć tak w miarę, czy nie możemy walczyć w miarę. Wagonetkę drużyny, stojąc obok niej. Pierwsza drużyna, która dopchała, bla bla bla. Okej, czyli możemy w sumie wziąć, spróbować. Poczekajcie. Wyjdziemy do sklepu, bo już coś tu krzyczy, że za darmo. Okej. Dobra, a w tym. A poczekajcie, może coś jest do ulepszenia? Oj, nie ten przycisk, dobra. Może coś za goldo ulepszymy. No, można w sumie to zrobić.
Będzie się przydał. W sumie cała reszta się to nam nie przyda. Dobra, wróćmy. Zagramy sobie może właśnie w sumie. Czekajcie, gdzie jest tik? A, jest. Można w sumie tikiem spróbować zagrać. Myślę, że to może być dobra postać, bo będziemy walić na odległość. Wiecie, o co chodzi. Oni będą chcieli podejść do ładunku, a my będziemy im walić na odległość w tego w ich ładunek. Może coś z tego wyniknie. Jestem tylko ciekawy, czy to tak jak w innej grze, gdzie jest ładunek, mianowicie w Overwatchu, tutaj też, że im więcej osób, tym szybciej ten ładunek jedzie, ale nie wiem. Nie wiem, czy to tak wynika. Zobaczmy. Nie, chyba nie. I tak jest dosyć dobrze, bo... O, dobra, poczekajcie, puścimy sobie bombkę. Nie, ten ładunek sobie jedzie, ale myślę, że powinniśmy to raczej wygrać. W miarę to jakoś idzie. Oczywiście trzeba uważać, bo tutaj widzę, oni też nie są najgorsi, ale nie, powinniśmy to wygrać w miarę. Myślę, że to jest w miarę do wygrania. Nie, to jest myślę, że do wygrania, na spokojnie. Mogą nas trochę obić, ale co z tego, jak my, zobaczcie, my już podjeżdżamy tym praktycznie pod... No dawaj, weź postój jeszcze tak z 3 sekundy, no i widzicie. I to jest koniec gry, tak, w tym momencie? No to bardzo łatwa wygrana, easy. EZ easy. Nice game. Poczekajcie, a może jeszcze tu jest jakaś postać, którą da się wciągnąć, żeby wykonać zadanie, choć nie widzę tutaj zbyt wielu postaci, które mogłyby mi w tym zadaniu pomóc. Dobra, na razie pograjmy sobie tym tikiem, pozbieramy trochę wygranych, trochę go podboostujemy, przynajmniej do pewnego poziomu, żeby tam w razie W to chociaż... Nie, z tego co widzę, to chyba te procenty, ten payload się sam przesuwa, w sensie nie ma znaczenia, ile tam nazbieracie, tylko... No, na razie to musimy uważać generalnie. No, puścimy sobie tak, tak i tak robimy. To jest ten punkt starcia. Dobra, na razie walimy tak. Dobra, musimy powstrzymać chociaż tego, bo on tutaj się niebezpiecznie posuwa. To jest właśnie główny nasz problem, który fajnie by było zaradzić. Dobra, ładnie, dobra, poszło. Dobra, ładnie, ładnie, ładnie. Co prawda nie trafiliśmy zbyt wielką ilością tych do trafienia. Myślę, że może być to dobry... Dobry mecz, tylko zaraz zobaczymy. Poczekajcie, najpierw to my musimy zrobić o tak. Dobra, ładnie, ładnie. Dobra, rozwali go. Dobra. Tylko fajnie, jakby ktoś tam pchał jeszcze ten ich ładunek, bo jest to dosyć dużo osób, a jednak ja nie mogę cały czas wszystkiego tutaj robić. Ja mogę ich ostrzeliwać z dalszego poziomu, ale nie mogę ich tutaj rozwalić kompletnie, totalnie. Czekajcie, no, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Weź, no, dawaj, pchaj. Dobra, musimy uważać. Dobra, ładnie, ładnie, ładnie poszło. Ajajaj, aj, aj, dobra, padliśmy, ale musimy liczyć na naszych teammateów, którzy właśnie padają, a jak zwykle, jak ja czegoś nie zrobię, to wszyscy padają. Dobra. Dobra, ładnie, ładnie, tu już widzicie, 1%. Minimalnie, ale się udało. No ale chyba, no właśnie, ale no właśnie, według mnie to powinno być tak, że jeśli ja i on stoimy na punkcie, to on się nie przesuwa, a nie, że się przesuwa. Dobra, to był dosyć dobry mecz, po prostu nasi teammate'ci zasysają. Ale to akurat nie jest żadna nowość, bo nasi teammate'ci zawsze zasysają. To nie jest jakaś nowa sytuacja, wiecie o co chodzi. Także chwila, chwila, dobra. To jest godzina 9. Dobra, wracamy już po krótkiej przerwie. Nagrywa się? Dobra, nagrywa się. Poczekajmy, aż się gra załaduje. Miejmy nadzieję, że się w ogóle załaduje, bo to też jest niezły ten. Dobra, załadowało się. Teraz pójdziemy sobie tak. Pójdziemy sobie w stronę jakiego tego.
Zaraz pomyślimy, w jakiego stronę pójdziemy. Beres na pewno ulepszymy, bo Beres zawsze warto ulepszyć. Przy okazji gadżet jakiś mieć, nie? O, jakieś nowe te weszły, widzę. Wcześniej tego nie było. Przynajmniej ja tego nie pamiętam. Może było, ale nie zauważyłem. Czy to jest dobry pomysł na tą mapę? Ja tak średnio bym powiedział. Może weźmy sobie Dynamajka. Gdzie jest Dynamajk? Dymajk jest tutaj i można go oczywiście ulepszyć na 9. Choć i tak już chyba wcześniej miał odblokowaną gwiezdną moc. Zobaczymy. Dobra. Czy nam się uda? Zobaczymy, ale myślę, że bez problemu powinno nam się udać w miarę. Powinno przejść. Nie powinno to być dla nas problemem. Choć. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, na razie to mamy mniej więcej celność taką na poziomie słabo. Dobra, ładnie. Przydałoby się ściągnąć tego gościa. Dobra, dosyć dobrze idzie. Dobra, ładnie, żeśmy go trafili, a jeszcze nasz teammate poprawił mu. Choć widzę, że ten Dynamajk jest o wiele lepszy ode mnie. Ale trudno. Trudno nie być, jak dużo nim nie gram. Dobra. Ładnie, ładnie padł. Dobra, teraz trzeba go tu przesuwać. Payload. No, chociaż go odstraszyć musimy. Dobra, ładnie. Nie, powinniśmy to wygrać w miarę. Z tego co widzę. Jeśli oni się tu utrzymają, no to nie, no to wygraliśmy i gitara. No, Dynamite to tak, znaczy inaczej, on jest dobrą postacią na tą mapę, ale tu generalnie trzeba ogarniać tym Dynamite'em dosyć mocno, żeby wygrać na tym. Mieli dosyć dużo szczęścia. Dobrze, zagrajmy sobie jeszcze z jedną gierkę. Teraz. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Co z tego wyniknie? Zaraz zobaczymy. A chwileczkę, wiecie co? Ja sobie coś zobaczę. Nic, nic się nie pojawiło. No dobra, skoro się nic nie pojawiło, no to szkoda. To szkoda. Dobra, zróbmy sobie tak, tak. Musimy obić trochę tą Rosę, bo ona jest trochę przymocna. Dobra, ładnie obita, ale co z tego, jak jeszcze musimy ją trochę, chociaż trochę rozwalić, bo ona, widzę, ona taka ostra jest. W sensie, ma dużo hapsa. Ja jej w ogóle zadaję jakieś małe obrażenia z tego, co widzę. Oni w ogóle sobie poszli w tym meczu, widzę, w tanki. Dobra, ładnie, padł. A chociaż tutaj go żeśmy trafili. Oczywiście nie pada, bo czemu miałby paść? Dobra, co my chcemy zrobić? My chcemy zrzucić, tak? I oczywiście w niego nie trafić. Dobra, ale możemy rzucić tak i chociaż trochę ich obić. Dobra. No dobra, trochę ich obiliśmy, ale to by przydało się. Dobra, ładnie. O, jeszcze od razu z automatu mamy kolejne. Dobra, ładnie. I obity, i kolejne. Nie, powinniśmy to wygrać bez problemu, jeśli tam się nie przewrócą. No co on zrobił? Ty, co to miało być? Jak on jest na low HP, no to co on robi? A. Ajajaj, no nie popisaliśmy się, no ale powinniśmy to wygrać. No dawajcie na ten punkt, przecież to wystarczy go tylko przepchnąć o 2 cm. No właśnie, i mówiłem, że wystarczy tylko tyle i będzie git. Dobra. Wykonaliśmy zadanie, tą gitarę, bardzo fajnie. I przy okazji otworzymy sobie kolejną skrzynkę. Czy coś z niej wypadnie? Oczywiście, że powinno wypaść coś ciekawego. Ale na razie nic nie wypadło, tu też totalny syf. Tu w miarę syf, a tutaj dosyć dobrze, choć frankiem nie gram dużo. Dobra, no to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.